Cześć, Meldo, słuchajcie, witam Was serdecznie na portalu wideotesty.pl. Dzisiaj zapraszam Was na długo wyczekiwaną przez Was recenzję. Przeze mnie zresztą też, bo tą obudowę pisałem wielokrotnie, a mowa o Zalman Z3+. Sama konstrukcja, choć z typu MIDI Tower, tak ją klasyfikujemy, to jest stosunkowo mała. W miarę tej obudowy, razem tutaj z tymi przetłoczeniami będziemy sobie to mierzyli, to jest około 45 cm długości na wysokość około 47 cm i na szerokość, no tu będzie wyczyn, żeby to dobrze zmierzyć, no to jest 20 jakieś bodajże 2 cm, natomiast dokładne wymiary ze strony producenta będą oczywiście w tej recenzji tekstowej. Jeżeli chodzi więc o wielkość, no ze spokojem wejdzie pod biurko. Możecie ją nawet postawić na biurko, tym bardziej, że konstrukcja na panelu roboczym posiada niewielkie okno z plexi. W komentarzach pisaliście, że mogłoby być większe. Jednak moim zdaniem wystarczające jest do tego, żeby pokazać piękne wnętrze Waszego komputera. A tutaj dodatkowo, gdybyśmy to dalej sobie wycięli na przykład, to mamy w zasadzie z uwagi na niewielką wielkość tej obudowy, na jej nieduże wymiary, pokazany na przykład chociażby blok na dyski cały bajzel z kablami tutaj jest. Także tak, nieduże okno też ma swoje plusy. Front obudowy w zasadzie jest w większości meszowy. Mamy tutaj niewielkie logo producenta. Trzy zatoki 5,25 cala, z czego w tej najniższej, jak widzicie, jest dodatkowa kratka i tam możemy sobie bez problemu zamontować na przykład 3,5 calowy czytnik na karty pamięci. Co ważne, cały front możemy sobie zdjąć. Niestety schodzi on dosyć opornie, muszę Wam powiedzieć. Jest to jedna z obudów, gdzie się najbardziej przy tym namęczyłem, a kilkakrotnie ten front był zdejmowany. Całość ofiltrowania, tutaj widzicie, mamy dodatkową gąbeczkę, tak samo tutaj, i zbiera dosyć przyzwoicie kurz. Nie jest to najłatwiejsze w czyszczeniu. Po zdjęciu frontu widzimy miejsce na opcjonalny wentylator 120 mm, natomiast wyżej mamy całość zajęte przez 120 poświetlany na niebiesko wentylator Zalmana. Sam top obudowy też jest w całości zdejmowalny, ponieważ tutaj są dodatkowo ukryte dwa wentylatory 120 mm, ale nie podświetlane. Musicie uważać, żeby za mocno nie ciągnąć, bo tak jak widzicie, mamy tutaj przewody, tak? Przewody od całego panelu frontowego i na samym tym panelu. Co my tutaj mamy, moi drodzy? Dajcie mi moment, ja to sobie najpierw zamknę, tak? Tutaj trzeba uważać, żeby nic nie zrobić. Najlepiej jest w ogóle zdjąć sobie panel frontowy, jakbyście to kiedyś robili, tak? Więc sobie to zaraz go tutaj zdejmę. O, nawet nie musicie całego. I teraz dopiero sobie zakładacie tą górę i panel frontowy, bak, i jest. Bo tutaj macie te kierowki. Dobra, wracamy do tematu, wracamy do panelu frontowego. Tutaj mamy, tak, przede wszystkim jeden port USB w standardzie 3.0. Tuż zaraz obok niego są dwa porty USB w standardzie 2.0. Bardziej z boku mamy wejście słuchawkowe, wyjście mikrofonowe, kontroler prędkości obrotowej, niestety, ale tylko z ustawieniem szybkim oraz wolnym. Czyli w zasadzie mamy plus 7, plus 12 V na wentylatory. No i takie mamy dwie prędkości. Nie możemy ich włączyć całkowicie, nie mamy jakiejś prędkości pośredniej na przykład. Oczywiście włącznik podświetlany, dioda sygnalizująca pracę dysku i przycisk reset. Bracie, chyba nikt nie powinien ich pomylić, przynajmniej tak mi się wydaje. Tą część tutaj świecącą możecie sobie wykorzystać jako na przykład jakąś taką półeczkę. Jedziemy sobie dalej, jedziemy sobie, słuchajcie, na panele. Panel ten przeciwny roboczemu jest w całości pełny, tak? Co do grubości zastosowanych blach, przynajmniej na panelu, no mamy tutaj standardzik, tak? Czyli około 0,6 mm. Przewód 8-pinowy możecie pociągnąć tutaj właśnie otworem do tej aranżacji, macie specjalne wycięcie. Jednak z uwagi na wymiary i tego, jak wysoko podejdzie Wam płyta główna, musicie pamiętać, żeby sobie przeciągnąć go przed instalacją właśnie płyty głównej, bo inaczej obudzicie się z ręką w nocniku, jeszcze raz będziecie płytę wyciągali. Jeżeli chodzi o długość, no to tutaj większość zasilaczy nie powinna mieć z tym problemu. Mamy również tutaj możliwość podłączenia na przykład ze spokojem jakiejś wtyczki właśnie z uwagi na to przetłoczenie. Ja na przykład tutaj podłączyłem kontrolę wentylatorów, tak? Ten wentylator z frontu jest podłączony osobno do płyty głównej, natomiast tutaj mamy kontroler i mamy tutaj dodatkowo właśnie podpięty jeden wentylator z tyłu, który jest tylko i wyłącznie na Molex.
Natomiast tutaj mamy podpięte pod ten kontroler te dwa wentylatory, które są na topie obudowy. Co do pozostałych przewodów, no to tutaj też nie ma żadnego problemu, bo poniżej mamy większe wytłoczenie, mamy troszeczkę takich wystających elementów, tak, tacki, którymi możemy na przykład opaskami to dodatkowo pospinać. Przy otworach do aranżacji okablowania, których mamy tutaj, widzicie, dwa. Trzeci jeszcze jest tutaj taki malutki na górze. Powiedzmy, że on może być alternatywą dla przejścia 8-pinowego. I oczywiście największy na górze, na dole. Tu są dodatkowe przetłoczenia i to wszystko można tutaj bez problemu poupychać. Tak samo tutaj, gdzie mamy tackę na dyski, tu jest też więcej tego miejsca. Łącząc to wszystko razem, otrzymujemy całkiem przyzwoity system, tak, do pozarządzania tymi kablami. Nóżki są niestety plastikowe, no ale tutaj dosyć solidnie przymocowane, nie jakoś mi nie odpadały i wysokie. No ale bez problemu nie bałbym się na dywanie tej obudowy postawić. Pewne uwagi mam co do filtra. Filtr przeciwkurzowy na zasilacz, to jest taka typowo wkładana siateczka, no i niestety komfortowo tego nie wyczyścimy bez obrócenia, tak, obudowy na bok. No i co, trwałość filtra też bym się troszeczkę jednak obawiał. Kurz, jak widzicie, trochę to przepuszcza. Natomiast większość zanieczyszczeń jest faktycznie dosyć efektywnie filtrowana. Tył obudowy w zasadzie wygląda standardowo. Mamy dwa przepusty, którymi możemy przepuścić węże do chłodzenia wodnego. 120 mm wentylator, ale podłączany na Molex. Standardowe śledzie, tak, które są tutaj niestety, ale wyłamywane. No to jest obudowa tej klasy, że tego się należy spodziewać. Natomiast mamy też dodatkową filtrację z boku i tradycyjnie instalowany na dole zasilacz. Panel roboczy z oknem już widzieliście, a teraz zobaczmy wnętrze, jak wygląda i zapoznajmy się zestawem testowym. Dysku 3,5 calowych jesteśmy w stanie tutaj zainstalować maksymalnie 4 na takich sankach z tej strony. Mamy jedyne otwarcie, natomiast no z drugiej strony też mamy listwę, tak, która pozwala nam całość prowadzić. Jeżeli chodzi o miejsce na dysk 2,5 calowy, to jest przewidziane tylko jedno, tutaj do góry, zaraz nad tackami, właśnie gdzie instalujemy napędy 3,5 calowe. Teraz tak, pytaliście się mnie o instalację. Po prawej stronie macie taki element, tak, metalowy, na którym są dwa takie, powiedzmy, cycki wystające w lewą stronę. Z tej strony ten element jest wyższy i tutaj są otwory do śrub. Więc, jeżeli macie tradycyjny dysk 2,5 calowy, dajcie mi moment, ja zaraz coś znajdę. O, mam. Z boku są otwory. Widzicie? To samo jest na tym SSD. Więc wkładacie te wystające elementy w te otwory, a tutaj po prostu dysk wciskacie i tylko z tej strony on jest przykręcony, tak? Także on jest montowany tutaj tylko na dwie śruby, a obudowa ma miejsce tylko na jeden 2,5 calowy napęd. Instalacja napędów 5,25 cala jest beznarzędziowa. To do możliwych do zainstalowania tutaj coolerów, słuchajcie, no to jest obudowa stosunkowo nieduża i wejdą konstrukcje max do około 16 cm. Ciśniecie tu nawet troszeczkę wyższe coolery z uwagi na fakt tego dodatkowego przetłoczenia. Grafika, można powiedzieć, że praktycznie nie ma tutaj ograniczeń, bo jak chodzi od samego śledzia, aż tutaj do elementów, zobaczcie, odchłodzenia, no to macie prawie 370 mm długości, prawie 40 cm. Natomiast gdybyście chcieli teraz instalować karty, na przykład tak wydajne jak Radeon R9 290X, tutaj akurat od Gigabyte'a, tak, z chłodzeniem Windforce, w konfiguracji Crossfire, no to zobaczcie, że druga karta miałaby już problem, bo samego tego bloku nie wyjmiemy, no i po prostu by zwyczajnie nie weszła. Jest jeszcze jeden element związany z chłodzeniem, w tym karty graficznej, ale też i procesora. To jest to cudo, co tutaj trzymam w rękach. Słuchajcie, to jest taki stelaż na dodatkowe wentylatory. Tutaj mamy jeden otwór na dole, mamy drugi otwór. To sobie tutaj od środka, cyk, instalujemy, obracamy. Ja tutaj mam śruby, więc teraz wam tego nie pokażę w przeciwną stronę, tak? W tamtą stronę. I dzięki temu możemy zainstalować na tym dodatkowy wentylator, który będzie nam tutaj wnętrze obudowy chłodził. Mało tego, jak ktoś jest pomysłowy, tak jak ja, to może sobie użyć na przykład jeden z elementów do podtrzymania karty graficznej. Ta na zasilacz tutaj też jest sporo, tak?
Nie ma miejsca na opcjonalny wentylator na dole obudowy, więc wejdą tu Wam konstrukcje naprawdę długie. Zobaczcie, Dark Power Pro wchodzi tutaj bez problemu, a to jest zasilacz, który ma, jak widzicie, około 18 cm. I tutaj ze spokojem mamy jeszcze miejsce, mimo tego, że konstrukcja modularna i te wtyczki nam dodatkowo go troszeczkę przedłużają. Także tym się nie musicie martwić. Słuchajcie, maszyna pracuje. Możecie chwilę posłuchać. To się może Wam wydawać głośno i pewnie wielu z Was mówi, ale ten Zalman ma głośne wentylatory. Zwłaszcza ten podpinany na molex bez regulacji prędkości. Nie, tak nie jest. Niestety, ale tutaj w przypadku tego chłodzenia coś się gryzie z moją płytą główną i po prostu mimo, że wentylatory są sprawne, kontrola PWM działa, bo to sprawdzam na innych wejściach, to podpinając pod wejście na procesor, to pierwsze, nie ma w ogóle kontroli prędkości i one non-stop idą na maksymalnej prędkości obrotowej. Zobaczcie, jaka będzie różnica, jak go wyciszę. No jest różnica zdecydowana, prawda? I musicie o tym pamiętać po prostu, jak będziemy sobie zaraz robili pomiary, że większość tego hałasu generowana jest właśnie przez ten cooler. Dlatego same pomiary zrobimy sobie troszeczkę inaczej. W związku z tym, że w przypadku obciążania tego zestawu nie zwiększy się prędkość obrotowa wentylatorów i nie będzie żadnej różnicy w głośności pracy. Zmierzymy sobie sonometrem zaraz głośność pracy zestawu z otwartym panelem, tak jak teraz. Na następnie go zamkniemy i sprawdzimy, czy będzie pewna różnica. No bo no nie jestem w stanie przez właśnie problem z kontrolą PWM, tak, w zasadzie z mojej strony, a nie chłodzenia, coś z tym zrobić. Ok, sonometr umieszczony jest w odległości 30 cm od krawędzi tutaj obudowy. Jak zaraz założę panel, zobaczmy w tej chwili, ile wygląda, jak wygląda głośność. Przez moment było 49,8, to była ta wartość najniższa. Ja teraz zamykam panel i sprawdzimy sobie, czy obudowa nam cokolwiek wyciszy. Panel już na miejscu, więc sprawdźmy wartość na sonometrze. decybela najniżej, czyli jak widzicie, różnica jest znaczna z panelem, a bez niego, mimo że budowa jest stosunkowo cienka, blacha cienka, mamy dosyć mocną wentylację, no to sprawdźmy temperatury. Komputer już od jakiegoś czasu włączony, a w tle uruchomione programy diagnostyczne. Najpierw zobaczmy temperaturę karty graficznej. Przy karcie nieobciążanej temperatura aktualna to 38 stopni Celsjusza. Maksymalnie skoczyło na moment do 39. Jak widzicie, waha się mniej więcej w tych granicach 37-38 stopni Celsjusza. I procesor, jednostka podkręcona, ale zestaw nieobciążany. Temperatura procesora 29 stopni Celsjusza, temperatura otoczenia około 23 stopni Celsjusza, natomiast zobaczcie właśnie na tą prędkość obrotową wentylatora, no niestety, ale mówię, no coś jest nie tak, tutaj się gryzie ten wentylator z akurat moją płytą główną i nie mogę tych wartości zbić. Komputer już jest od jakiegoś czasu obciążany co do temperatur, karta graficzna maksymalnie 84 stopnie w zamkniętej obudowie, a procesor tutaj dobija do 65 stopni. No i moi drodzy, słuchajcie, czas na kilka słów podsumowania. Jesteśmy po testach Zalman Z3 Plus. Co sądzę o tej obudowie? Przede wszystkim tutaj widać, że producent postawił przede wszystkim na dobrą wentylację. 4 wentylatory na stoku, podświetlane na froncie, 2 na topie obudowy i 1 z tyłu. Szkoda, że ten z tyłu jest na molex, to jest minus tej obudowy. Konstrukcja jest stosunkowo nieduża. To jest mała obudowa i musicie o tym pamiętać. Chłodzenia mam jedną procesor do 16 cm. Jak chodzi o kartę graficzną, no to te 360 mm, 370 to w zasadzie żadne ograniczenie. Chyba, że chcecie zrobić Crossfire albo SLI, to tutaj już ta odległość się zdecydowanie skraca, bo dolnego koszyka nie wyjmiecie. Filtry są wszędzie tam, gdzie powinny być, ale w niektórych przypadkach, na przykład na dole obudowy, ich czyszczenie jest problematyczne, a front przynajmniej w praktycznie nowej obudowie schodzi dosyć ciężko.
miejsca na aranżację okablowania jest tu stosunkowo dużo, mimo że tutaj za tacką nie wydaje się tego być za wiele. Na dole mamy odpowiednie wytłoczenia, a sam panel też posiada przetłoczenie, gdzie możemy na przykład jakieś większe wtyczki tam upchnąć. Muszę przyznać, że to nie był mój pierwszy kontakt z tą obudową, ponieważ miałem już przyjemności nawet naprawiać komputery w tych obudowach. I ja naprawdę jestem nią bardzo, bardzo mile zaskoczony. Mimo iż to nie jest konstrukcja bez wad, to w tej chwili, w tym segmencie cenowym, to moim zdaniem jest lider. I tutaj naprawdę Zalma wykonał porządną robotę, bo ta obudowa i może się podobać, i jest funkcjonalna, i jest przewiewna. Także niewielkie rozmiary, ale po co zespołów tam nie ugotujecie. Pamiętajcie, że oczywiście macie konstrukcje większe, lepsze, do których jeżeli budujecie porządny komputer, oczywiście możecie dopłacić, ale to już według własnego uznania. W moim teście, w moim uznaniu ta obudowa zasługuje na pełne 5 gwiazdek, bez wyróżnienia, bo szkoda, że ten wentylator nie ma Molexu, szkoda, że filtry jednak czyści się dosyć trudno, a zwłaszcza ten pod zasilaczem. Nóżki są plastikowe, mogłyby być gumowe, to nie byłaby, myślę, duża różnica w cenie, a obudowa na pewno stałaby zdecydowanie lepiej. To jest na tyle w tej recenzji. Ja dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w następnych filmach.